Nazywam się Przemysław Więzik. Nazywam się Przemysław Więzik. Jestem zdobywcą swojej duszy. Więcej znaczę niż nie jeden zdobywca miasta. Mówi słowo. Pociągnę trochę temat nie na twój. Chciałem podsumować dzisiaj w pewnym sensie prawie 4 lata mojego życia z wami. Chodzę z 16 lat z Bogiem. Większość tego czasu to chodzę z Nim w środku i nic poza tym. Z Bogiem w środku, jak większość chrześcijan. Obserwuję od 16 lat takie zjawisko. Sam też byłem tego przykładem. Nowe narodzenie. Trzeba być kretynem, żeby to zignorować. Narodziłem się 16 lat temu z Bożego Ducha. Poszedłem jak petarda następnego dnia z rana. Wszystkim mówiłem o Jezusie. Cała uczelnia wiedziała, kim jestem. Rozdawałem Biblię, pisałem artykuły, robiłem ewangelizację. Potem spotkałem religijnych ludzi. Stałem się częścią kościoła pentekostalnego. I myślałem, że tak należy robić, bo miałem szacunek do osoby, która dłużej chodzi z Bogiem niż ja, więc robiłem wszystko wpatrzony w kogoś, kto chodził 2 tygodnie bądź 2 miesiące dłużej niż ja. I myślałem, że tak należy. I stałem się religijnym człowiekiem. Kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, w połowie moich studiów wiele rzeczy się zmieniło. Też w moim podejściu do uczelni, do obowiązków. I to było widać. Świeciłem Chrystusa w taki sposób, że ludzie podchodzili i pytali się: węzeł, co się z tobą działo? Miałem taką ksywkę, węzeł. Co się z tobą dzieje? Mówię, nie wiem, spotkałem Jezusa, nie wytłumaczę ci, bo ja nie wiem, o co chodzi. Pani doktor, jedna z wykładowców, wykładowczyń, zaproponowała mi, widząc, bo byłem inny, miałem inną energię, inaczej patrzyłem na ludzi, nie unikałem wzroku, zaproponowała mi objęcie grupy niewidomych sportowców. Postanowiłem, że będziemy mistrzami Polski. Poprowadziłem drużynę do Mistrzostwa Polski w takiej dyscyplinie golbal. Pani doktor zaproponowała mi, ja tego nie wiedziałem, że to była propozycja z nieba, ale zaproponowała mi pracę na uczelni, na etacie doktora, być jej asystentem. A ja podziękowałem jej i powiedziałem: proszę pani doktor, ja zostawiam pani książkę Nikki Cruz, Krzyż i Sztylet. Wiem jej o Jezusie i poszedłem na WPST, na teologię, szukać Pana. Pogłębiałem swoje zrozumienie na temat tego, czym jest chrześcijaństwo religijne. Poszedłem w świat na maksa. Powiedziałem, to mnie nie interesuje, to jest w ogóle gównowarte wszystko. Więc poszedłem w świat, przypomniałem sobie stare grzechy, jarałem ganże na potęgę, pracowałem przez kilka lat w farmacji, szkoliłem lekarzy w depresji, więc potem popatrzyłem na te narzędzia, szybko sobie zdiagnozowałem ciężką depresję, 26 na 26 w skali Becka, Raskina i wszystkich innych, wszystko na maksa. Było mi cholernie źle. Pomyślałem sobie, pojadę do Australii. Więc wyjechałem do Danii zarobić kasę na Australię, żeby po prostu być w jakimś słonecznym miejscu, żeby było lepiej. No jestem sobie w tej Danii, ale zanim pojechałem do Danii, to spotkałem się z jedną z moich VIP klientek, pani psychiatrzyc. Już połamany i zniszczony totalnie. To była jedyna osoba, której ufałem. Opowiedziałem jej o tym, że spotkałem Jezusa. To gdzieś tam pamiętałem o tym. Mój stan był, pogłębiał się dramatycznie. Pojechałem do Danii. W Danii już miałem dość. Sięgnąłem dna. Zacząłem szukać Boga. Pokutowałem w emocjach. Nie wiedziałem, że to wystarczy po prostu zmienić kierunek. Przez kilka dni, leżąc twarzą na ziemi, wypłakiwałem swoje życie. Po 9 latach życia w gównie, jak dziad, jak świnia. Leżę sobie któregoś dnia kolejnego
wypłakuję swoje życie, nagle w ogóle przeklika mi świadomość, przecież jestem twoim synem. Co tu robisz? Wstałem, wykąpałem się i już nie wracałem do tego. Pouwalniałem się od demonów tylko i wyłącznie przebywając z Bogiem. Miałem wizję, jak wychodzą ze mnie. Nic nie robiłem, tylko po prostu przebywałem z Bogiem. I potem trafiłem na internecie na nauczania Artura. I te nauczania to było tylko potwierdzenie tego, co ja sam przeżywałem. Każda sprawa musi się oprzeć na przynajmniej dwóch świadkach. Pierwszym świadkiem była moja komora, moje przeżycia z Bogiem. Drugim świadkiem to było to, co nasz pastor nazywał, co ja przeżywałem. Pociągnęło mnie to i podjąłem decyzję przeprowadzki i życia z wami. Przyjechałem tutaj, chcąc naśladować mojego mistrza sztuki życia, wymyśliłem sobie, że będę miał też etap różowego składaka. Więc pojechałem i zatrudniłem się, zostałem przyjęty jeszcze wtedy do firmy Norberta, teraz już Anity. Dlaczego poszedłem do firmy Norberta, do firmy sprzątającej, żeby sobie wymyślić różowego składaka? Bo byłem nadduchowy. Dlaczego poszedłem do Norberta, do firmy? Dlatego, że pociągnęło mnie w nim ojcostwo. Dlaczego tak myślałem, że należy się zbliżyć do ojca? Bo całe życie zbliżałem się do mojego ojca tylko i wyłącznie chcąc coś zrobić. Będziemy razem naprawiać jakiś rower, to zbliżę się do niego. Więc mówię, podejdę, pokażę, że jestem coś wart. Zbliżę się. Poszedłem do pracy. No nie było łatwo. Jeszcze powiedziałem, że chcę sobie rozciągnąć swoją duszę. Brat Norbert to usłyszał. Mówię, dobrze. No to mnie rozciągną. Przychodziła, potem przyszła Anita, przejęła mała stery. Zobaczyłem matkę, która rozpieprzała koalicję w moim domu na sobotnim sprzątaniu. Ja i ojciec, Włodzimierz, sprzątaliśmy po łebkach. Przychodziła mama i tu. Więc automatycznie przeniosłem mechanizm. Nienawidziłem Anity. Nie chciałem jej oglądać. Potem się spotykamy w kościele. Gram na pianinie. Potem do pracy. Cyrk w głowie. Więc stary zwyczaj zakładam maseczki. Uśmiecham się, uśmiech numer 5. Jest fajnie. Nie było wcale fajnie. Usłyszałem od Norberta kiedyś: bądź sobą. Jesteś trochę Arturem. Rozumiecie? Jesteś trochę Arturem. Trochę Norbertem. Trochę Agatą. Ja nie wiem, o czym on mówi. Na jednym z moich spotkań z Arturem przychodzę, mówi: Bóg wyraża się najbardziej przez osobowość. Trzeba z ciebie to wydobyć. Dziękuj Bogu, że nie masz schizofrenii. W domie. Ja byłem rozkładany wtedy na kawałki. Co na jednym z kolejnych spotkań 2 godziny wcześniej jarałem zioło i przyszedłem na konsultację i ja wiedziałem, że Artur wiedział. Tylko to jest mądry apostoł. Jak Bóg nie podejmie tematu z tobą żadnego, którego ty nie będziesz chciał z nim podjąć. Taki jest Bóg. Siedział, rozsadzała go od wewnątrz, przez łzy, powiedział coś takiego. Bujał się na fotelu, jakby był chory psychicznie. Ale on przeżywał jedną rzecz. Mówił tak: ludzie nie szanują świątyni Ducha Świętego. A ja wiedziałem, że on mówi o mnie. Ale nie mógł mi tego powiedzieć, ale go rozrywało. Mnie też rozrywało. Ale cierpiałem i musiałem sobie ukoić nerwy. Używką. Stary zwyczaj. Ale przyjechałem tutaj rozpalić ogień, który zgasiłem.
16 lat obserwuję chrześcijaństwo i powiem wam, nowe narodzenie i namaszczenie to jest rzecz, która jest darem. Tam nie ma jeszcze nawet procenta współpracy z Bogiem i rozwoju. Historia zaczyna się, kiedy my podejmujemy uprawę pola na zewnątrz. Zaczynamy robić porządek w duszy. Usłyszałem na jednym ze spotkań nigdy mnie nie zawiedzie. W ogóle w to nie wierzyłem, ale zdecydowałem, że przyjmę te słowa. W końcu jest 2019 rok. Przychodzę. Mówię, przepraszam Cię, że byłem nieposłuszny. Czekałem, aż pastor powie, dobrze, fajnie, że przepraszasz, teraz się pogłaszczę po głowie. W ogóle nie podjął tego tematu, powiedział tylko tak. Jakaś przyczyna stoi za Twoim nieposłuszeństwem. Ja mówię, dwa pytania pomocnicze. Mówię tak, albo lenistwo, bunt, niskie poczucie własnej wartości. Tak. Mówi, niskie poczucie własnej wartości. Mówię, Artur, mam dość. Dobra, dawaj, rozpieprzemy to. Wiecie, ile mi zajęło wyjście z niskiego poczucia własnej wartości? Kilka dni. Tutaj wypisałem sobie poczucie wartości. Na czym opieram? Kilka przykładów. To, jak jestem opierany przez innych, jak wyglądam fizycznie, czym się zajmuję zawodowo, ile mam pieniędzy, to, ile znaczę wśród ludzi, autorytetów, na ile jestem zdyscyplinowany, czy moje świadectwa są udostępniane. Czy pastor podczas głoszenia łapie kontakt wzrokowy ze mną, czy nie. Nazwałem rzeczy, bo powiedział mi kiedyś takie słowa. Ja jestem ten, Bóg, ja jestem ten, który nadał rangę imieniu. Jeżeli nie nazwiesz precyzyjnie problemu, a jesteś w stanie nazwać każdy problem precyzyjnie, to się nic nie zmieni w swoim życiu. Będziesz tu przychodził na koncerci i na stand-up. Teraz nie ma imprez masowych, więc można naprawdę duszewnie się bawić, ale jak chcesz głęboko rozwalać... Ja już nie chcę tych słów używać, bo to nie chodzi o rozwalanie. Chcesz głęboko żyć. To jest w lotnictwie taka zasada. Ja kiedyś szkoliłem się na pilota, bo chciałem sobie właśnie poprawić poczucie wartości, żeby mieć taki zawód, dochodził. Zrobiłem ten kurs prawie cały. I tam jest taka zasada. 3 razy B. Posłuchaj, pomyśl, powiedz. W zasadzie 5, bo tam trzeba ten wolant nacisnąć. Posłuchaj, pomyśl, przyciśnij, powiedz, puść. I w chrześcijaństwie jest tak samo. Posłuchaj. Pomyśl. Pokutuj. Przyciśniesz diabła. A potem powiedz o tym innym. Ja wam dzisiaj chcę opowiadać o tym, co ja przeżywam z Bogiem. Nie jak poznałem Jezusa, tylko jak ja poznaję. I coś wam powiem. Miałem wakacje tego roku. Przychodzę na spotkanie. Całe wakacje zbierałem się, żeby wykonać telefon. Kurde, no żyję z ludźmi tyle lat, już 4 rok prawie, nie mogę zadzwonić. Przychodzę w ogóle, Artur, wkurzony jestem, bo nie mogę do ciebie wykonać telefon i po prostu zadzwonić. Nie wiem, co się dzieje. Jak zwykle mistrz Google, spokojnie. No bo ty przychodzisz, próbujesz przyjść z czymś albo po coś. A do ojca przychodzi się, bo ojciec jest. Aha. No to ja następnego dnia wykonam telefon, żeby po prostu pogadać. Siedzę w samochodzie, biorę za telefon, drżę cały. Mówię, popatrz diable, jak to się robi. Wybrałem numer,
Oczywiście jest numer wyłączony albo nie. Czyli wiadomo, kto dzwoni. Dodzwoniłem się. 40 minut gadaliśmy o pierdołach. Ale numer. No. Wziąłem sobie żonę. Przez wiarę. W sytuacji, w której nie byłem na to przygotowany. Nie? No to się nazywa wiara. Nie patrzę na nic. Zdecydowałem, że to będzie moja żona. Kto jest w małżeństwie, ten wie, że jest to ciekawe pole do rozwoju. Albo nie. Albo nie rozwoju. Ale ja zawsze chciałem, ponieważ zostałem zainspirowany historią państwa Marczyńskich i powiedziałem, żeby moja żona miała dobry kontakt z pastorami. No i miała dobry kontakt i ma nadal. Tylko, że ja, jak zdaję sobie sprawę z tego, ile, że ona mówi wszystko. Wy wiecie o mnie wszystko. Nie? A w moim sercu cały czas nastawienie bojowe do tego, żeby się rozwinąć. Żeby zdobywać swoją duszę, bo zrozumiałem, że wiecie, ja patrzę na ludzi i ja zauważyłem, że ludzie się rodzą z Bożego Ducha, odpalają, a potem nie umieją żyć. Wspaniałych, namaszczonych ludzi nie potrafią żyć. Jestem tego przykładem. Wojtek, oglądaj to. Piotruś, jesteś apostołem. Odpal się. I stoję. Pewnego dnia patrzę na moją żonę, coś znowu spieprzyłem, patrzę na nią i wiem, że ona tu pojagać. Ja stoję i patrzę na siebie, mówię, w ogóle widzę to, że się nie dzieje. Wkurzasz mnie, w ogóle przyglądam się, wkurza mnie moja żona. Zaczyna mi nie chcieć na nią patrzeć. Ale mam w sercu pragnienie zmiany, naprawy, jak nic innego. I Duch Święty w tym momencie pokazuje mi demona, który przyszedł, kiedy miałem 7 lat. Jak byłem mały, to robiłem siku i kupę w majtki. Posłuchajcie teraz zaprawdę. Grupą. Jest. Miałem problem. Oddawałem niekontrolowany stolec i mączę. Problem był w moim domu w związku z tym. Więc co robiłem? Zdejmowałem majtki, chowałem do pralki między ciuchy, żeby się nie okazało, że znowu to zrobiłem. Nie pamiętam, dlaczego był problem, ale pamiętam scenę, kiedy mam 7 lat. W tym momencie, kiedy patrzę na moją żonę, mi się to przypomina. Kiedy mam 7 lat i siedzę w takim betonowym kole, zasrany i boję się przyjść do domu. I siedzę i nie mogę się ruszyć. I wiem, że wtedy przyszedł do mnie demon. Ja wtedy powiedziałem, patrząc na moją żonę, zwróciłem się, poleciały mi łzy. Ty, który wtedy przyszedłeś, puszczaj moje życie na zawsze. Zrobiła się przestrzeń. Puste miejsce. Ale to puste miejsce trzeba zagospodarować. Trzeba zagospodarować. Wiecie, co ten demon mi zrobił w głowie? I to jest ta informacja najważniejsza teraz. On mi dał taki program mi załadował. Nie możesz przyjść do domu, do swoich rodziców z problemem, z którym sobie nie radzisz, bo zostaniesz odrzucony. Więc ja nie przychodziłem, nie radziłem sobie z czymś, ale udawałem, że tego nie ma, zakładałem maski, bo bałem się, że moi rodzice mnie odepchną. Taki schemat miałem. Więc co robię? Nie wiem, obejdę problem, gdzieś go zakrzyczę, gdzieś... Nie. Postanowiłem, że przyniosę
apostołom, ostatnio to postanowiłem, nie tylko coraz więcej hajsu, coraz więcej czasu, zaangażowania, ale też i moje myśli, które mam. Ja mówię, dzwonię do mojego pastora, mojego przyjaciela, mojego ojca i mówię mu, ja mam takie rzeczy w głowie, bo ja chcę mieć prosto w głowie, bo jeżeli zmienię myślenie, to dopiero wtedy będę w stanie rozróżnić, co jest wolą Bożą, a co nie jest. W innym wypadku nie, to jest kolejność, inaczej nie. Ja to zrozumiałem. Ja zrozumiałem, że muszę zrobić miejsce. Muszę porzucić to, co pospolite, żeby się zrobiło miejsce. No to zacząłem to rozpieprzać, mówiąc na przykład, mam takie myśli. Więcej, teraz posłuchaj, diable. Jeżeli mi się zachce grzeszyć, to zadzwonię do mojego pastora, powiem, planuję zrobić to i to. Już jest koniec. To jest moja taka... Parę miesięcy temu powiedział mi Artur, że jestem takim przypadkiem kogoś, kogo nigdy nie miał w swojej służbie, bo nigdy nie spotkał się z człowiekiem, który w ogóle nie doświadczył bliskości. I zacząłem kłaść sobie ręce na głowę i powiedzieć, ja stwarzam w sobie bliskość. Ja nie umiałem być blisko z ludźmi. Natomiast to, jak jestem blisko dzisiaj z ludźmi, z wami, zwłaszcza z niektórymi, to jest dla mnie przestrzeń, której sobie nie wymarzyłem. Kiedy spokutowałem z mściwości, z takich szpileczek, nawet białych rękawiczkach, nie tak dawno, pewnej środy, jakiś czas temu, przyszedłem na wstawienniczą. I teraz powiem do tych, którzy tam się zastanawiają nad tym, co się dzieje, rozkminiają te rzeczy. Ja przyszedłem na wstawienniczą w stanie tak głębokiej beznadziei i takiej świadomości tego, co się dzieje wokół, ale z perspektywy osoby, która kiedyś interesowała się geopolityką i o tych rzeczach, które się dzisiaj dzieją, czytałem w 2012 roku, 13. Mnie to nie dziwi. Nie dziwi mnie to, co się dzieje, co się będzie działo i tak dalej. Nie dziwi mnie, ja to zrozumiałem. Jak kiedyś śledziłem finanse, zadłużanie państw, ja to w ogóle rozumiem. I pozwoliłem sobie rozmyślać o tym, co się dzieje. I powiem wam tak. Przyszedłem na wstawienniczą. Podchodzi do mnie Asia, wszystko w porządku? A ja, tak. Za chwilę chodzi, mówię, Asia, no, zbyłem cię. Mówi, co się dzieje? Nie, no, powiedziałem, że mam takie poczucie beznadziei, jakiego nigdy chyba nie doświadczyłem, nie pamiętam. Ona mówi, no to pokutuj. Co pokutuj? To, że ja się czuję, co pokutuj? I od razu mi słowo, pch. Radość Pana naszą siłą. Więc położę do Ciebie ręce, no, pomodliła się, podjąłem decyzję przed tą wstawienniczą, że zdecyduję się radować w każdym czasie. Mam wywalone na to, co się naokoło mnie dzieje. Z prawej strony padnie 10 tysięcy firm, z lewej tysiąca. Mój biznes będzie się rozwijał. To, co chcę sobie robić, to się będzie rozwijało. Stworzę sobie klientów i potrzebę na to wszystko. Co mi chodzi po głowie i do czego dążę małymi krokami, ale cały czas systematycznie do przodu. Andrzej Łomak powiedział kiedyś taką historię ze swojego życia. Jak był mały, miał eksperyment. Podgrzali metalową butelkę czy aluminiową ciepłym gazem. Nie? Podgrzali tę butelkę, tam nauczyciel, i za chwilę schłodzili. Co się z tą butelką stało? Co się stało z tą butelką? Próżnia się pojawiła w środku i ten gaz znikł. I Andrzej mówi dalej. Zrozumiałem wtedy jedną rzecz. Ciśnienie atmosferyczne z zewnątrz, to jest zwykła atmosfera, w której my chodzimy, spowodowała, że jak pusto było w środku, to ta butelka została zgnieciona. W momencie, kiedy w środku jest pełno duch, życie, mamy ten to szukasz, ale życie nie szukasz.
jeżeli jesteśmy pełni ducha, to mogą stać na nas stukilowe problemy i nas nie ściśnie. Stukilowe. Pełna butelka, w środku coś jest. Od tej środy, kiedy spokutowałam i zacząłem się radować, mam w ogóle wywalone i mam totalny luz na to wszystko, co się dzieje. Cała ta beznadzieja, ona w ogóle mnie nie dotyczy, a mówię to z pułapu świadomego człowieka, który interesował się i rozumie, co się dzieje. Tylko naprawdę w ogóle mnie to nie rusza, w ogóle mnie to nie interesuje. Powiem wam, ostatnio na tej szkole życia w sobotę, tej poprzedniej, padło takie stwierdzenie, które jest mi tak bardzo bliskie i bardzo je głęboko przeżywam. My tworzymy naród. Jak to usłyszałem, poszedłem w ogóle za pastorem na górę i mówię: Artur, bardzo mi się to podoba w ogóle, że my tworzymy naród. Wierzysz w to? Ja mówię: wierzę w to, w ogóle kocham to. Kocham to, bo właśnie ja rozumiem, czym naród nie jest. Na pewno nie jest czymś, co wyznaczają granice. To są iluzje. Poczytajcie, znaczy nie czytajcie. To są iluzje. Nie istnieje coś takiego jak narody wedle granic i jakieś tam, jakieś litery. Nie ma czegoś takiego. Naród to są ci, którzy się zdradzają. Kiedyś sobie pomyślałem, moja rodzina nie jest moją rodziną. To nie jest to słowo, to jest złe słowo. Bo jeżeli miałabym być moją rodziną, to byśmy mieli kontakt i byśmy się zdradzali. Wiecie, spłodzić dziecko nie jest problem, ale zrodzić go później to jest wyzwanie. Więc nazwałem robocze, że moja babcia, wujek, ciotka i tak dalej, to jesteście moją spłodziną. To jest moja rodzina. Rodzina, zdradzamy się, jesteśmy, zdradzamy się, kocham was, spłodzino, ale nie dzwonicie, nie oddzwaniacie, co niektórzy. A potem mówicie, że jak my tak możemy tutaj o diable tak mówić, możemy tak poniżać tego diabła, tylko diabeł bardzo by chciał, żeby się z nim liczyć. Ale to, żeby się nie liczyć z diabłem, trzeba być posłusznym prawdą, krok po kroku pozyskiwać obszary swojej duszy, tak jak ja. Nie staję na tym miejscu, idę dalej, ale ja wiele dziedzin, które w moim życiu leżały i kwiczały, ja je zdobyłem, dlatego że zbliżyłem się do rodziców, między innymi. A jeżeli zbliżyłem się do rodziców, jeżeli zbliżyłem się do człowieka, to zbliżyłem się do Boga. Jeżeli jestem posłuszny człowiekowi, w małych rzeczach, na szczocie, to będę posłuszny na traktorze, potem w helikopterze, w większych rzeczach. Jeżeli nie jestem, to nie będę posłuszny Bogu. Właśnie. Wiecie co, jeszcze tak już na koniec, już nie będę... Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ale myślę, że kwintesencję mam, bo ja was kocham. Joanna, to prawda. Ja was kocham. W moich ustach to jest... To nie jest... piosenki o miłości, tylko... Ja powiem wam, ja sobie nie wymarzyłem takiego życia. Dziękuję wam za to, że mogę z wami w ogóle żyć. To nie są głodne kawałki. Ja sobie to przeżyłem. Kocham. Jeżeli nie ogarnie się duszy, to z miejsca takiego jak to, z tą jakością, idąc w służbę, zbijesz się na bardzo wysoki pułap.
ale przyjdzie moment, że spadniesz i zaboli. Bo diabeł tylko na to czeka, a on się nie spieszy. Obserwuje człowieka od tysięcy lat. Dlatego więcej znasz człowiek, który zdobywa swoją duszę, niż zdobywca miasta. Bądźmy mądrzy. I nie będziemy do ruszenia. Wspinajmy się, rozwijajmy się. Będą coraz większe rzeczy się działy, coraz poważniejsze odpowiedzialności, służby. Ale jeden mały, nieogarnięty zaczyn, kwasik, mucha zepsuje ten olejek piękny i prawdziwy. A to nie jest też jakiś, nie wiem, skomplikowany proces. To nie trzeba w ogóle rozwołać rzeczy. Trzeba się wyluzować. I tańczyć dla Pana. Mierzy życie modlitewne, ale być posłusznym. Ja daję wam świadectwo posłuszeństwa. Czwarty rok. Kwestie intencji sobie gdzieś tam zostawmy na bok, bo po prostu bym mógł gadać i gadać całą noc. No ale to chyba uchwyciłem kwintesencję. Dziękuję wam. I jeszcze mogę kawał na koniec szybki o komunikacji? Bo ja w ogóle zrozumiałem dwa problemy. W ogóle w chrześcijaństwie są dwa problemy. Bliskość. Znaczy brak bliskości, albo w ogóle jakaś iluzja bliskości i komunikacja do bani. To jest w ogóle komunikacja do bani. Taki językoznawca powiedział kiedyś, wszelkie rejestry językowe są przydatne, dopóki nadawca i odbiorca połączeni są wspólnym pomysłem na komunikację. Dopiero wtedy może dojść do zrozumienia. A teraz kawał. Spotyka się taki w ogóle chrześcijański cowboy, który gdzieś tam zdobywa Amerykę, i Indianin. Spotyka się i nie umiem się dogadać. I jeden mówi, jeden pokazuje mu, drugi, ten, tamten. No i kowboj wraca do wioski. Mówi, ale ci Indianie są w ogóle dziwni. To są jacyś kretyni. Ja mówię, zastrzelę cię. Pogonię cię bizonami. Zrzucę cię do kanionu. On mówi do mnie, poszczuję cię zaklętymi wężami. Wraca do wioski. Indianin mówi, ale ci kowboje są jacyś dziwni. Ja się pytam, kto ty jesteś? Kosica. Górska? Nie, rzeczna.